Kiedy wstąpiłem do seminarium, wielu moich znajomych pytało mnie, co dalej z doktoratem, który przerwałem. Inni z kolei pytali, no a co z tymi twoimi pasjami medialnymi, tak? No tutaj kręciłeś różne filmy, zajmowałeś się fotografiką i tak dalej. No i co teraz będzie z tym się działo? Ze swoimi niepokojami dzieliłem się ze spowiednikiem i muszę powiedzieć, że to jest cały czas ta sama osoba od pierwszego roku seminarium. To był ówczesny ojciec duchowny i on powiedział, że na czas formacji seminaryjnej te sprawy po prostu trzeba zostawić. No i skoro on tak powiedział, no to po prostu tak zrobiłem, czyli nie wracałem do tego pomysłu, żeby kontynuować doktorat. Na jakiś czas te wszystkie kamery i aparaty schowałem do szuflady, jednak no, nie po to Pan Bóg daje talenty, żeby też je później zagrzebywać. Bardzo szybko okazało się, że w seminarium potrzebna była taka osoba, która robi zdjęcia i tak dalej, i taką też miałem funkcję w seminarium. A z kolei te wszystkie pozostałe sprawy, właśnie zainteresowania medialne i tak dalej, no i cała ta wiedza, którą uzyskałem w ramach studiów kulturoznawczych, już w mojej pracy kapłańskiej po zakończeniu seminarium, no okazała się niesamowitym kapitałem, w który Pan Bóg mnie celowo wyposażył, aby odpowiedzieć na zapotrzebowania współczesnego świata. Tak więc to, co wydawało mi się zagrzebaniem sprawy w piasku nieodwołalnym, okazało się być ich tylko czasowym zawieszeniem, a mówiąc jeszcze inaczej, okazją do oczyszczenia, do spojrzenia na Boże dary w inny sposób, niż czyniłem to dotychczas. Wcześniej raczej w tym wszystkim szukałem samego siebie, czyli robię coś po to, żeby mi to sprawiało satysfakcję. W pewnym momencie Pan Bóg pokazuje, robisz coś, bo ja tego chcę i chcę, żebyś to robił tak, jak ja to chcę. I trzeba nieustannie do tego wracać, żeby nie przypisywać sobie niczego, co otrzymaliśmy od Pana Boga. To są Boże dary i jeśli chcemy nimi posługiwać, to róbmy to tak, żeby to służyło Panu Bogu, a nie nam samym. To prawda, że obecnie wiele osób kojarzy mnie przede wszystkim z moją działalnością związaną z ochroną dzieci i młodzieży przed różnego rodzaju szkodliwymi wpływami mass mediów i kultury na ich rozwój duchowy, na ich relacje z Panem Bogiem. Także wielu ludzi wie, że pracuję na rzecz małżeństw, rodzin. No, z pewnością nie każdy kapłan podejmuje tego rodzaju tematykę w ramach swojej posługi duszpasterskiej i dobrze, bo Pan Bóg chce się posługiwać różnymi kapłanami w różnych dziełach. Wzajemnie się mamy uzupełniać, a nie dominować siebie nawzajem. Tym niemniej jednak to, że akurat zajmuję się takimi sprawami, nie było sprawą przeze mnie zaplanowaną. To raczej była odpowiedź na sytuacje, przed którymi Pan Bóg mnie stawiał. I tak na mojej drugiej parafii pojawiła się sytuacja, kiedy spotkałem się z pewnym dzieckiem, może miało 5-6 lat, które podeszło do mnie w kościele z wielkim cierpieniem na twarzy. I tak patrząc na mnie mówiło, proszę księdza, proszę mi pomóc. Ja mówię, a co ci się stało? Zgubiłeś coś czy coś? I on mówi, bo ja nie mogę przestać myśleć o seksie. No mnie zmroziło. On to powiedział tak szczerze, tak prawdziwie, tak dobitnie. Wiedziałem, że tam dzieje się jakiś ogromny dramat. I pytam, no ale o czym ty mówisz? Coś gdzieś widziałeś? On mówi, że no widział w komputerze seks. Kto ci to włączył? No sam sobie to. No, ale prosił, błagał, proszę mi pomóc, bo ja tego nie chcę. To iść porozmawiać z rodzicami. Nie, z nimi nie porozmawiam. I wtedy uzmysłowiłem sobie, że jest coraz więcej takich dzieci, które mają kontakt z różnego rodzaju bardzo szkodliwymi treściami. Drugi moment, kiedy odwiedziłem jeden z salonów prasowych i akurat była promocja bardzo obrzydliwych zabawek z takiej serii z trupią czaszką i nagle zacząłem się przyglądać tym zabawkom, że przecież one wszystkie reprezentują bardzo upiorny świat, świat ciemności, śmierci i wmawia się dzieciom, że to ma być element jakiejś rozrywki, zabawy. I pomyślałem sobie, że no jak można doprowadzić do takiej sytuacji, że wmawia się dzieciom, że to jest coś dobrego, że czymś takim można się bawić. I coraz uważniej przyglądałem się temu, co dzieje się dzisiaj z dziećmi, z młodzieżą, że w ich oczach nie ma radości, ale jest cierpienie, jest ciemność, jest śmierć.
i że coraz więcej dzieci ma problemy, żeby nawiązać relacje z Panem Bogiem. Coraz więcej uważa, że to nie jest ktoś, z kim warto się zaprzyjaźnić. Dla mnie przyjaźń z Bogiem była czymś naturalnym od dziecka, a niestety okazuje się, że znaczna część dzieci i młodzieży ma z tym olbrzymi problem. I to był właśnie taki moment, w którym starałem się wejść w ten świat, w którym są zanurzeni i dzieci, i młodzież, i po prostu starać się to demaskować, omawiać, przestrzegać, uwrażliwiać rodziców, wychowawców, aby starali się w taki sposób kierować swoimi dziećmi, młodzieżą, ich wychowaniem, edukacją, aby byli świadomymi uczestnikami świata kultury, aby nie karmili się bezmyślnie tym, co daje nam świat. Zwróćmy uwagę, jak wielu ludzi dzisiaj wie i ma doskonałą wiedzę na temat tego, jak szkodliwe jest jedzenie. Znają wszystkie możliwe diety, doskonale orientują się w tych wszystkich konserwantach i tak dalej i nie dadzą swoim dzieciom byle czego. Ale równocześnie ci sami rodzice kupują bezmyślnie różnego rodzaju książki, dopuszczają, żeby dzieci oglądały różne filmy i tak dalej, które szkodzą nie tyle ciału, tak jak jedzenie, ale przede wszystkim duszy, psychice dziecka. Tak więc staram się tą tematyką zajmować, propagować jako odpowiedź na te doświadczenia, z którymi się spotkałem jako kapłan. Jako ludzie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy przedmiot i każda treść, ale także i każda osoba, z którą się spotykamy, każda sytuacja naszego życia ma bardzo konkretny wpływ na to, co dzieje się w naszej duszy. I że cokolwiek bierzemy do naszej ręki, to równocześnie w przyszłości może zadecydować albo o naszym zbawieniu, albo o potępieniu. Dzisiaj wystarczy jedna książka, aby człowiek mógł odwrócić się całkowicie od Pana Boga. Wystarczy jeden film, żeby mógł Boga, Kościół, księży znienawidzieć. I musimy dzisiaj bardzo świadomie korzystać z tego, co dzisiaj zostało nam dane. Mamy możliwości, jakich nie miały poprzednie pokolenia, choćby przez internet. Jeśli nie nauczymy się mądrego korzystania z tego wszystkiego, możemy potępić nasze dusze. Jestem przekonany, wiem, Pan Bóg mi o tym zapewnia, że niestety wielu ludzi idzie na wieczne potępienie, ponieważ czynią to bezrozumnie, bo szatan żeruje na ich naiwności, takim myśleniu, że to mi nie zaszkodzi, cokolwiek będę oglądał, cokolwiek będę czytał, spokojnie poradzę sobie z tym. Ale jednak jakiś syf w nich zostaje. I dlatego staram się mówić, przestrzegać, żebyśmy bardziej racjonalnie, przezornie podchodzili do tego, co dzieje się w naszej duszy, bo ona jest bardzo delikatna. Nasze dusze, nasze serce. Bardzo ważne jest to, żeby nasze serce było czyste. Czyli tam mieszka Pan Jezus i tam nie może być miejsca na śmieci. Tam nie może być miejsca na demona, którego wpuścimy przez różnego rodzaju niewłaściwe treści. Jak mówi Pismo Święte, jest stół tylko dla Boga. I nie może być równocześnie ten sam stół przestrzenią dla złego ducha. I trzeba to przypominać współczesnemu człowiekowi, bo szansa na zbawienie jest tylko jedna. Owszem, Bóg jest miłosierny, ale równocześnie dał nam rozum, abyśmy potrafili rozumnie wybierać z tego świata, w którym żyjemy i funkcjonujemy. A jeśli chodzi o sprawę związaną z małżeństwami, z rodzinami, kiedy jeszcze byłem klerykiem, podeszło do mnie pewne młode małżeństwo. Przyjaźniliśmy się wówczas i powiedzieli, że bardzo boli ich to, że w kościołach mało mówi się do małżeństw o ich problemach. I powiedzieli do mnie, że proszę księdza, my księdza bardzo prosimy, że jak już ksiądz, kleryk zostanie prawdziwym księdzem, to żeby ksiądz na każdym kazaniu coś powiedział do małżonków. I te słowa gdzieś zapadły w moje serce i starałem się mocniej wchodzić w problemy szczególnie młodych małżeństw, bo też coraz większym problemem, szczególnie tutaj w Wielkopolsce, zaczęło być to, że małżeństwa się rozpadały, że wystarczyło zaledwie 3 miesiące, pół roku, rok i niestety podejmowali decyzję o rozstawaniu się. Że trzeba tym ludziom pomóc, że oni bardzo cierpią, że szukają pomocy nieraz w kościele wśród księży i jej nie odnajdują. I dlatego postanowiłem sobie, żeby
nigdy nie przechodzić obok tej sprawy obojętnie. Także podsumowując, te sprawy, którymi się zajmuję, one gdzieś mocno korespondują z takim obrazem, który jest we mnie bardzo żywy, z przypowieścią Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. Kiedy to na drodze leży człowiek pokrwawiony, poraniony, cierpiący, umierający, ale wielu obok nich przechodzi obojętnie. Przechodzi obojętnie nawet kapłan, uczony w piśmie. I dzisiaj niestety nie brakuje także takich osób, które są jakby umarłe, które konają i mija ich wielu kapłanów, osób świeckich, nauczycieli i nie potrafią, nie chcą im pomóc. Myślą sobie, jakoś to będzie, ktoś inny tym się zajmie. Tematy, którym się zajmuję, nie są łatwe, są niewdzięczne i niestety płaci się za to wysoki rachunek, że się zajmuje się takimi tematami. Ale nie możemy przechodzić obojętnie obok tego człowieka, bo Pan Bóg kiedyś nas zapyta o tego człowieka, którego minęliśmy. I chociaż wielu popuka się w głowę i będzie mówiło, no tak, to jest ten ksiądz, który wszędzie widzi szatana i tak dalej, to jednak kilku przyjdzie i podziękuje i powie, proszę księdza, ksiądz mi bardzo pomógł. Ksiądz mnie uwolnił od wielkiego cierpienia i doprowadził do Pana Jezusa. Teraz wiem, że nie we wróżkach, nie w talizmanach, amuletach, I nie wiem, w czym mam szukać swojego szczęścia, ale właśnie w Panu Bogu i dziękuję, że ksiądz mnie o tym uprzedził, uświadomił. I to jest dla mnie największą nagrodą. Ale ostatnio coraz więcej osób pyta o zagrożenia dotyczące świata duchownych, księży, sióstr zakonnych. Pytają, jakiego rodzaju zagrożenia czyhają na osoby duchowne. To nie jest jakaś taka pusta ciekawość, tylko raczej pod takim pytaniem kryje się rzeczywista troska, jak osobom duchownym pomagać, bo oni widzą nasze zagubienie we współczesnym świecie, bardzo konkretne cierpienie. I kiedy ktoś pyta mnie o to, jakie są główne zagrożenia dotyczące księży, sióstr zakonnych, zakonników, to wskazałbym na kilka. Pierwsze to jest utrata bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to jest postawa w każdym z nas, w kapłanie, osobie duchownej, odrzucenia wszystkiego, co związane jest z grzechem. Nie może być we mnie przyzwolenia na zło. Ja muszę starać się być święty każdego dnia, odrzucać przywiązanie nawet do najmniejszych grzechów, ze względu na to, że boję się Pana Boga. Nie lękam się go, ale boję się go zasmucić. Boję się, że mój grzech stanie się przeszkodą w budowaniu komunii z Jezusem Chrystusem. Muszę mieć świadomość, że działam in persona Christi, że Jezus pragnie przeze mnie działać i od mojej świętości, od mojego czystego serca zależy Jego działanie. Jeśli nie będę miał Bożej bojaźni, będę coraz głębiej wchodził w różnego rodzaju grzechy, coraz bardziej dopuszczam na siebie pokusy, słabości i to mnie zniszczy, szatan mnie zniszczy. To jest pierwsze zagrożenie. Drugie to jest brak życia duchowego. Jesteśmy osobami duchownymi i to jest nasza pierwsza forma kontaktu z Bogiem. Co z tego, że będziemy angażować się w różnego rodzaju działania, sprawy, które obiektywnie mogą być dobre i potrzebne, ale jeśli nie będę miał czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, na modlitwę, na rekolekcje i tak dalej, to ja się jako kapłan rozjadę. Szatan mnie zniszczy w kilka miesięcy. Kolejne niebezpieczeństwo to jest utrata wdzięczności Panu Bogu za dary, które otrzymaliśmy, szczególnie za dar święceń kapłańskich. Bo jeżeli człowiek przestaje Bogu dziękować, to wtedy albo sobie zacznie przypisywać to, kim jest, albo okaże się, że zmarnuje swoje powołanie, nie będzie o nie dbał. To jest największa łaska, jaka może spotkać człowieka, powołanie do kapłaństwa. I ten przywilej odprawiania mszy świętej nikomu nie jest dany, tylko kapłanowi i on trwa na wieki. I codziennie każdy kapłan powinien za to Bogu dziękować. Kolejnym problemem, zagrożeniem duchowym kapłanów, osób zakonnych i sióstr jest dzisiaj też zniechęcenie. Czyli świadomość, że ja staram się robić wszystko, co w mojej mocy, udzielam się, robię wszystko, o co proszą przełożeni, ale mimo to nie widzę owoców swojej pracy. Ciągle obrywam z lewa, z prawa. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, które być może nas oczyszczają, przez które pokazuje nam, że i w tym mamy iść za Panem Jezusem.
czyli w poczuciu odrzucenia. W takim poczuciu, że ty dajesz siebie wszystko, ale ludzie sprawiają wrażenie, jakby tego nie potrzebowali. Iść drogą kapłaństwa, życia zakonnego, to znaczy naśladować Pana Jezusa, ale także naśladować w niesieniu krzyża. I ten krzyż nie może nas zniechęcać. I ostatnie zagrożenie, nie wiem, może nawet i największe, to jest brak miłości relacji z Matką Bożą. Bo ona jako kapłanom daje, została nam dana jako nasza największa orędowniczka, matka, królowa. Przez nią możemy wszystko. Przez nią zwyciężamy szatana. Przez nią możemy u Boga uprosić wszystko. Ale jeżeli ja będę starał się iść przez życie bez Matki Bożej, wtedy wystawiam się szatanowi na jego strzały, nic mi nie broni, pozbawiam się najlepszej zbroi, najpewniejszej tarczy i niestety bardzo szybko wychodzi moja słabość i niestety to prowadzi później do upadków. I mówiąc jeszcze inaczej, nie znam kapłana, który byłby oddany Maryi, a odszedłby z kapłaństwa z powodu własnych słabości. Nie znam kapłana, który by zrobił jakąś wielką rzecz, a nie czynił tego przez Matkę Bożą. I nie znam kapłana, który byłby szczęśliwy, a nie miałby nabożeństwa do Matki Bożej. Tak więc ona jest naszym wszystkim i w niej warto zawierzać swoje kapłaństwo, wszystko co robimy, w niej pokładać nadzieję. Tak więc uważam, że świadectwo kapłana jest dzisiaj bardzo ważne. Właśnie świadectwo, które ma polegać na tym, że widać, że wierzę w Boga, że potrafię ze względu na Niego przyjąć także swój codzienny krzyż i że w imię wiary w tego Pana Boga jestem w stanie zrezygnować z tego, co proponuje dzisiaj świat. Także kapłanom, typu kariera, posada, spokój, pieniądze itd. Wiara w Boga to jest pójście za Chrystusem drogą, która jest drogą trudną, ale drogą, która pociągnie innych ludzi. Pociągniemy innych za Jezusem Chrystusem na tyle, na ile będziemy autentycznymi wyznawcami wiary w Jezusa Chrystusa, na ile oni zobaczą, że tak, ten człowiek naprawdę wierzy w to, co głosi. To nie jest jakaś pusta idea, filozofia, ale on to czyni z wewnętrznego przekonania. I ci ludzie mogą się z nami zgodzić, czy nie, z tym wszystkim, o czym mówimy, ale przynajmniej oni wiedzą, że to wynika z wewnętrznej miłości, którą mam w sercu i widzą, że być może jest to taki moment, w którym trzeba by się zastanowić, a jaka jest moja wiara. Tak więc ksiądz ma być pierwszą osobą w społeczeństwie, która sobą będzie wskazywała na to, że Bóg istnieje, że On jest i ze względu na Niego warto przyjmować to wszystko, co nas spotyka, ale właśnie na Boży sposób. Ksiądz Sławomir Kostrzewa. Wierzę w Boga.